Siemka, chciałbym się odnieść do informacji, które pojawiły się w prasie. Propozycja kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem 2% dla młodych rodzin. I jeszcze nie ma oficjalnych informacji na temat tego rozwiązania, ale mnie wcale nie zdziwi takie rozwiązanie na rynku, ponieważ przy dzisiejszej sytuacji, gdzie kredyty są praktycznie mało dostępne z uwagi na jego koszty, a z uwagi też na wysoką ratę, to też się przekłada na zdolność, więc wiele gospodarstw domowych, zwłaszcza właśnie młodych osób, które dopiero są na rynku pracy relatywnie krótko i mają niskie dochody, nie są w stanie dzisiaj zaciągnąć kredytu na własne potrzeby mieszkaniowe. Do tego dochodzą jeszcze elementy takie, że w przyszłym roku są wybory, więc to jest też taki pretekst, żeby tutaj medialnie zabłysnąć. Kredytów mieszkaniowych duże problemy. I jest to dla mnie analogiczna sytuacja, która miejsce miała w 2008, w 2009 roku. I w 2008 roku po upadku Lehman Brothersa praktycznie przestały funkcjonować kredyty wtedy walutowe i był wtedy właśnie program Rodzina na Swoim, gdzie było dofinansowanie do odsetek. I pamiętam, jak w 2009 roku na 10 kredytów, 8-9 to były właśnie kredyty z dofinansowaniem do odsetek, bo wówczas przy 6,5% WIBOR-u i 3% marż, bo wtedy były takie marże, jeżeli do połowy odsetek było dofinansowanie, to była to bardzo duża różnica na ratach i klienci się wówczas na to decydowali. Więc takie rozwiązanie też będzie miało przełożenie na ruszenie rynku kredytów mieszkaniowych. Do tego dochodzą jeszcze kwestie tego, że medialnie przed wyborami takie rozwiązanie będzie się też dobrze gdzieś tam można tym pochwalić, więc wcale bym się nie dziwił, że takie rozwiązanie wejdzie w życie. Trochę mnie zastanawia, czy te 2% jest realne, bo to byłby poziom bardzo niskiego oprocentowania. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że takie informacje się pojawiają. Jeżeli coś więcej będzie, oczywiście to będę informował. Do usłyszenia, cześć.